Siemaneczko, słuchajcie, co to jest spirometria? Spirometria jest to badanie lekarskie, w którym mierzy się objętości i pojemności płuc i przepływy powietrza z oskrzeli i pęcherzyków płucnych w różnych fazach wentylacji, tyle teorii. I pytacie się mnie, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć dobre wyniki, jak zwiększyć objętość płuc, jak dobrze dmuchać i tak dalej. Dużo takich pytań dostaję i słuchajcie, zacznę od tego, że nie ma jakiegoś magicznego sposobu na szybkie zwiększenie objętości płuc, bo byście musieli uprawiać chociażby nurkowanie głębinowe, bo to by wam w miarę treningu zwiększyło objętość płuc, tudzież inne sporty, które kondycję podnoszą i tak dalej, ale to wiadomo, że tego nie zrobi się od razu, tylko na to wymagany jest czas. Więc jedyne co wam może sprawiać problem w tym, to technika dmuchania w to. Ze względu na stres może być wam ciężko, to wam pokażę, jak sobie to przetrenować. Słuchajcie, przetrenowanie tego jest banalnie proste. Warunki domowe, domowy MacGyver. Potrzebna wam będzie albo folia aluminiowa z taką rurą, a jak nie macie folii aluminiowej, nie jesteście makłowiczami, to taki przyrząd chyba na pewno posiadacie, nie? Tylko tutaj większy otwór jest, mniej więcej ta rurka z spirometrii, którą się dmucha, jest mniej więcej tej grubości, może trochę chudsza. Więc użyjemy tego, papier, nara, grałem w baseball, jak byłem małolatem. I słuchajcie, to badanie polega na tym, że musicie wziąć głęboki oddech. Pielęgniarka wam założy klamerkę na nos. Jak weźmiecie ten głęboki oddech, chodzi, żeby tak równomiernie to powietrze z płuc wydobywać. Zobaczcie, pokazuję, objaśniam. Głęboki wdech. O! I teraz mam praktycznie mroczki przed oczami. Nie robimy tego w taki sposób, bo to nie jest dmuchnięcie do spirometra, ani w taki, jakbyśmy na trąbce grali. Tylko jeszcze raz pokazuję, fajna zabawa, bo odcina dopływ tlenu, jest delikatna faska. O! No i tak to mniej więcej wygląda, czyli nie tak, tylko troszeczkę mocniej i trzeba dokładnie przyłożyć usta do tej rury, żeby zamknąć, o, żeby nie było strat ciśnień, nie? O. No dobra, to tyle, nie? Wyjaśniłem wam? Chyba dobrze. Podobało się, lajkujcie, udostępniajcie i tak dalej. Pa, 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 pa.